Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z cyklu Liguś Smakuje, gdzie przetestujemy sobie kolejne piwko od browaru Fortuna. I tym razem będzie to Komes Imperial Stout. No właśnie, słuchajcie, wcześniej nie chciałem się zabierać za recenzję tego piwka z oczywistych względów. Wcześniej był to RIS, czyli Russian Imperial Stout. No jak wiadomo, dzisiaj wszystko co kojarzy się z Rosją, no to nie kojarzy się zbyt pozytywnie. No, ale ostatnio właśnie yy, byłem na zakupach na Oshoomie. Patrzę na półce, no i właśnie tam był właśnie komes, No, i ku mojemu zaskoczeniu patrzę Imperial Stout. Czyli również i Browar Fortuna odszedł właśnie od nazwy Rashan Imperial Stout. No, i został już po prostu tylko Imperial Stout. Czyli stout imperialny, po prostu, tak. Więc postanowiłem, ok, wezmę, nagram recenzję. ComeS Imperial Stout 2023. ComeS Imperial Stout. Alkohol 12% objętości. Ekstrakt 28% wagowo. Złożona kompozycja słodów. Pełny i intensywny smak. No i tutaj mamy warzymy Specjalności. Browar Fortuna 1889. Kapsel oczywiście firmowy. No a samo piwko, słuchajcie, prezentuje się już w ten właśnie sposób. Nie? Także, oczywiście, fotki też będziecie mieli. Etykieta też troszeczkę podrapana, ale odnoszę wrażenie, że ta już jest naklejona tak. Znaczy, się sama etykieta z przodu chyba naklejona jest równo. A zobaczmy, co tam na kontr etykiecie. ComeS Imperial Stout. Mocne, esencjonalne i złożone ciemne piwo górnej fermentacji. Specjalność doceniana przez piwoszy na całym świecie. Zdecydowana paloność, charakterystyczna dla tylu. Pochodzi od prażonego jęczmienia. Akcenty kawowe, czekoladowe oraz suszonych śliwek są zrównoważone wyraźną goryczką. Wykorzystany dodatek słodu żytniego zwiększa treściwość i jak aksamitność Imperial stautu. Na przestrzeni 36 miesięcy trwałości komes zmienia swój smak. Także też będziecie mieli oczywiście fotki. Także jest świeże i palone, no i tam wytrawne i złożone. Wiadomo. Ważyliśmy nasze piwo nieśpiesznie poświęcając mu wiele czasu i troski ciesz się nim w ten sam sposób powoli odkrywając bogactwo jego smaku. Producent Browar Fortuna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SPK Ulica Wrześniska chyba 24 62 320 Miłosław www.browarfortuna.pl Piwo ciemne mocne górnej fermentacji pasteryzowane składniki Woda, ekstrakt schodowy, jęczmienny, słód jęczmienny, pilzneński, czekoladowy, karmelowy, jęczmień prażony, słód żytni, karmelowy, chmiel odmian goryczkowych, drożdże. Typ butelki Z albo B, no Z, gdzie Z oznacza zwrotną, B oznacza bezwrotną. Tutaj akurat mamy Z, czyli butelka jest zwrotna. Znajduje się przy numerze partii. Najlepiej spożyć przed. Numer partii przechowywać w chłodnym miejscu. a i tutaj jest najlepiej spożyć przed 9.05.2026. Także data przydatności do spożycia, zważając na to, że mamy obecnie rok 2023, no jest bardzo długa. Butelka oczywiście 500 ml, jak już wiecie zwrotna. Kapsel też, co już pokazywałem wcześniej, firmowy od browaru Fortuna. Także no nic, słuchajcie, czy... Ja, jako osoba, która jednak za tymi ciemnymi piwami, co też wiecie, z niejednego odcinka nie przepada, czy będzie w stanie docenić Imperial Stouta? Zobaczymy. Przekonamy się. Wiecie, już z niejednej recenzji, że ja. Szkoła, oczywiście, firmowe z tego. od komesa. Wiecie, już z niejednego odcinka Liguis smakuje, że ja za ciemnymi piwami raczej tak nie przepadam. Ta stałty portery i tak dalej. Ale od czasu do czasu trzeba się napić czegoś innego. Tak więc no, barwa, słuchajcie. Wanta black jest po prostu czarne, czarne. Piany, no przy nalewaniu oczywiście się troszeczkę zapiniło, ale no piany nie ma. Wyraźny aromat suszonych śliwek. Jest też jakaś taka nuta palności. No i może właśnie takie kawowo-czekoladowe nuty, choć bardziej wyczuwam tutaj właśnie te, te takie suszone śliwki, nie? Jakoś tak, ba bardziej niż tą właśnie kawę i czekoladę wyczuwam tutaj właśnie te suszone śliwki, no ale też jakaś taka nuta palności rzeczywiście tutaj jest. Więc także to tyle o zapach, słuchajcie Wasze zdrowie. Kawowo jest. Czuję tutaj, właśnie też zarówno w, w zapachu, jak i w smaku, wyraźnie właśnie czuć ten aromat, właśnie takich suszonych śliwek. Jakoś tak w smaku tej palności nie za bardzo wyczuwam jakieś tej, tej wędzonki. No, no mówię, piwo sprawia wrażenie takiego gorzkiego właśnie od tej kawy. No i właśnie te takie te suszone śliwki, nie? Ale też mm, suszone śliwki. W sensie nie chcę powiedzieć, że to piwo też smakuje bokajowo, bo na przykład rodzynek tutaj nie wyczuwam, ale suszone śliwki jak najbardziej, nie? Kurczę, no. Nie wiem, słuchajcie, co, co miałbym Wam więcej o tym piwie powiedzieć. Jest naprawdę dobre. Jest naprawdę dobre. Bardzo dobre piwo. Z tym, że na no, kurczę, jakoś tak. Mówię, no po, poza tymi słyszonymi śliwkami, tutaj nie wyczuwam jakichś takich innych e, nut, nie? No w sensie takie suszone śliwki, właśnie i taka kawa, ale... No właśnie, alkohol 12% i troszeczkę ten alkohol tutaj też czuć, ale on nie jest jakiś taki odrzucający czy coś, nie? No nie wiem, słuchajcie. Może łatwiej mi będzie zobaczyć sobie na stronę, czego dowiemy się jeszcze z samej strony. Zazwyczaj, jeśli chodzi o piwa, na temat których nie potrafię nic powiedzieć, to po prostu muszę posłużyć się oficjalną stroną albo po prostu poszukać, czym charakteryzuje się dany styl piwa i po prostu się do tego odnieść, czy, czy rzeczywiście to czuję, czy też nie. Także jesteśmy, słuchajcie, już na oficjalnej stronie Brower Fortuna, także mamy ten komes Imperial Stout. Tutaj zdobyło w 2016 roku srebro na kpr -ze. Także jak już wiecie, alkohol 12%, tam butelka 500 ml. Od 14 do 16 stopni to jest chyba temperatura podawania, tak mi się wydaje. 28% ekstraktu. No i szkło, no to akurat takie, jakie mam. No i pełen opis. Commerce Imperial Stout to mocne, esencjonalne i złożone ciemne piwo górnej fermentacji. Specjalność doceniana przez piwoszy na całym świecie. Zdecydowana paloność w kontrolny łyk. <grymne> to znaczy się, może jakieś takie te palone słody są, w sensie właśnie pa palone, a nie takie wędzone, nie? Charakterystyczna dla tego stylu pochodzi od prażonego jęczmienia. Czyli właśnie, prażony jęczmień. Akcenty kawowe. No, kawę czuję. Czekoladę już niekoniecznie. Oraz suszone śliwek. Suszone śliwki tutaj czuć zdecydowanie. Zarówno w zapachu, jak i w smaku. To owszem. Suszone śliwki jak najbardziej. Zrównoważone wyraźną goryczką. Tak delikatnie rozgrzewa też w przełyku. Jak się tak bierze łyka, to to jest taki też rozgrzewający na przełyku. Wykorzystany dodatek słodu żytniego zwiększa treściwość i aksamitność imperial Stoutu. We wzbogaconej recepturze podwyższyliśmy ekstrakt piwa dla jeszcze większej pełni smaku. Włożyliśmy nasze piwo nieśpiesznie, no i tak dalej, i tak dalej, tak? Eee, dobra, skład piwa... Piwo ciemne, mocne, górnie fermentacji, pasteryzowane składniki, woda, ekstrakt słodowy, jęczmień, słód jęczmienny, pils czekoladowy, karmelowy, jęczmień prażony, słód żytni, karmelowy, chmiel odmian goryczkowych, drożdże. No i to tyle. Jeśli słuchajcie chodzi o ten... Nie no, jeśli słuchajcie o mnie chodzi... Tak, jak dla mnie... Osobiście to piwo nie jest żadnym sztosem. Ale... Jest bardzo dobre. Jak dla, dla mnie, dla osoby, która raczej za takimi ciemnymi piwami, wiecie, porterami, stoutami i tak dalej... Nie mówię, że są to złe piwa, ale po prostu no... Są takie rzeczy, które lubię, ale za którymi po prostu nie przepadam, nie szaleje to, tak? Więc y, raczej takie ciemne piwa, właśnie portery, stouty... Czasami nawet i koźlaki i tak dalej, nie, nie są to po prostu piwa mojego pierwszego wyboru, nie? Tak samo właśnie risy, imperia Stoutu, i tak dalej, i tak dalej, nie? Piwko bardzo dobre, natomiast no też nie, nie rozkłada mnie na opatki po prostu, nie? No, takie właśnie śliwki, kawa, ale ja nie wiem, może moje, moje kubki smakowe nie są po prostu jakoś w, w, wyczulone, nie wiem, albo mają jakąś zaburzoną percepcję, ale no ja tutaj tak po, poza kawą i tymi suszonymi śliwkami nie wyczuwam tutaj kompletnie nic, żadnej jakiejś takiej, to znaczy się może jakaś taka nuta właśnie tych, tych, tych palonych słodów, czy tam wędzonych jest, ale... No tak, bez przekonania. Ale suszone śliwki i kawa to tak. Nie no, no piwo jest bardzo dobre. Myślę, że na takie właśnie jakieś chłodne, jesienne. No, jesień się już zbliża, słuchajcie, że wrzesień coraz bliżej. W Rybniku też deszczowa pogoda, więc nie ma już niestety słoneczko, już nas nie rozpieszcza. No ale przynajmniej nie ma upa upałów 30 stopni, plus, nie. Także na takie jesienno-zimowe wieczory. Myślę, że byłoby to naprawdę bardzo dobre piwko. To znaczy, jeśli dla, dla mnie jako osoby, która za bardzo ciemnej piwa nie przepada, jest to bardzo doby, dobre piwko. Natomiast czy zdecydowałbym się kupić je drugi raz? Może, może. Ale z takim, to jest takie może, ale z nastawieniem właśnie, że raczej nie. Że raczej na takiego risa bym się nie, nie zdecydował drugi raz. Może prędzej właśnie na jakiś ten Porter, właśnie od Comesa, albo jakiś właśnie Barley Wine, który też mi bardzo smakował. Nie no, ten Imperial Stout jest naprawdę spokojny, no ale mnie na łopatki nie rozłoży. I tak jak mówię, no tak, po, poza tą kawą i tymi śliwkami, no nie jestem w stanie tutaj wyłapać nic więcej. Do czego jeszcze się chcia chciałem się odnieść? To to, że piwo się właśnie nie zapiniło, A zobaczcie, jak na oficjalnej stronie mm, Browaru Fortuna wygląda właśnie to piwo, nie? Że jest taka właśnie piana, taka też nie, nie biała, tylko właśnie taka beżowa. I ona aż tak wychodzi tutaj poza szkło. No tutaj na piwo się nie zapiniło w ogóle, nie. Troszeczkę źle się z tego szkła pije. Taka szeroka ta czasza, taka... No nie no, no piwo jest bardzo dobre, ale no... No mówię, nie, nie jest to coś, po co sięgnąłbym drugi raz. Tak jak mówię, ja za takimi ciemnymi piwami nie za bardzo przepadam. No i po prostu będę jedną z tych osób... Eee, czemu ja w ogóle nagrywam ten? No i będę po prostu jedną z tych osób, które nie będą po prostu w stanie docenić Imperial Stout'ów, no także... niestety. To by chyba było na tyle w tym odcinku. Jeżeli odcinek się podobał, wiadomo, zostawcie łapkę w górę, suba, dzwonka, zaglądajcie na pozostałe social media, do których oczywiście odnośniki znajdziecie pod spodem w opisie filmu. I widzimy się w kolejnym odcinku.